myślicie już o weekendzie, to zostawcie łapki w górę, a ja się biorę za zadanie domowe. Mamo, o której przyjdzie tata? No nie wiem, powiedział, że wieczorem będzie. No przecież już wieczór, a chciałam z nim zrobić zadanie z matematyki. No ale która jest godzina? O, już 7:30? No przecież mamo, już jest wieczór. No właśnie widzę, a taty jeszcze nie ma. Wiesz co, to zrób to zadanie, jak tata przyjdzie, dasz mu do sprawdzenia. I tyle. No okej, no to zrobię. Kiedy damy króliczkom kolację? Rzeczywiście, to już pora na kolację dla królików. Dobra, dajemy. Okej, idę po miskę dla Roberta. A ja idę po miskę od George'a. George, kolacja! Co tam, królinia? Nadchodzę! Miska pusta. Chyba George głodny był. No i jak ta miska Ruperta? O, też prawie pusta. No, tylko same ziółka. Zobacz, George'a też. George. Jakiś patyczek tylko został. O, tata idzie. Nareszcie, lepiej późno niż wcale. Halo. Halo. No otwórz, Michasia, co tak halo i halo? No przecież mama, tam nikogo nie ma. Jak to nikogo nie ma? Przecież dzwonił ktoś, no to chyba ktoś nacisnął ten domofon. A, może to jakaś pomyłka. Dobra, to co dajemy dzisiaj? No co, dzisiaj pokrzywaj może troszkę. Pokrzywaj, już dawno nie miały. Ej, no znowu ktoś. Teraz to. Nie, no to jest na pewno tata. Halo, Marek. Halo, halo. Jest tam kto? Znowu nas tata na pewno wkręca. Głupie żarty. Niech sobie sam otworzy. Jak będziesz szedł do domu, to się schowa. Tylko gdzie my się schowamy? No do szafy, a gdzie? Co ty, ale masz pomysły. My do szafy? No możemy coś innego wymyślić, ale nie do szafy. Znowu! Ja już nie odbieram. Ja tam też nie odbieram. O nie, Michasia, dzwoń do taty. Niech nas nie robi w bambuko. Okej. Okay. Ciekawe, czy odbierze w ogóle, bo wiesz, on czasami lubi wyciszyć telefon. Jest sygnał. No, chyba nie odbierze, bo to już za długo trwa. Nie no, wyłącz to. Niech stoi na dworze i tyle. Ma swoje klucze, to wejdzie. Dobra, to... Słonecznik jeszcze troszeczkę. Słyszysz? Chodź, idziemy. Chyba ktoś otwiera drzwi. No tak, słyszałam. Mamo, ale przecież tutaj nic nie ma. No właśnie widzę, nic tu nie ma. Nikt nie otwiera? Idę sprawdzić, czy tam ktoś nie stoi. Ale ostrożnie. No i co? Ciemno, nikogo nie ma. No przecież ewidentnie słyszałam, że ktoś rusza klamką. No ja też. Ja zobaczę, pokaż. No nikogo nie ma. Faktycznie, nikogo nie ma i ciemno. Drzwi zamknięte. Słyszysz, ktoś idzie. Jej, słyszę kroki na schodach. To chyba tata. Ale po co by to robił? Nie znasz go? Żarty mu w głowie. No. Ale spoko, my się odegramy, chodź, mam pomysł. O, ja mu pokażę. Marek! No. I co? Ciemno. Pokaż, pokaż. Słyszałam, że ktoś pukał. Faktycznie. To co, otwieramy drzwi? No nie wiem, ja bym chyba nie otwierała. Ej, domofon dzwoni. Znowu dzwoni. To on chyba lata w tyjna. Halo. Mówię ci, lata do góry, na dół i nas po prostu tutaj robi za wariata. Mamo, ale ja przecież jest ciemno na korytarzu. Ty się mnie pytasz? Albo ma latarkę, albo świeci z telefonu. Chyba prędzej z telefonu. Dobra, kichać to, oddajemy królikom kolację. Okay. Nie daję Rogerowi. A ja daję George'owi. Dobra. Chyba się będzie cieszył. Pewnie te kawożerka, no to ja się nie dziwię. To idziemy, a drzwi i tak nie otworzę. Okay. George! Róbcio, kolacja. Kolacja. Ale głodny byłeś, Róbcio. A, Michasia, wymień jeszcze wodę króliczkowi. Proszę, George. Oj, nie, chyba sobie sianko teraz zjesz, tak? No dobrze, proszę. No to będziesz miał na później. Ale co się stało? Co się stało ze światłem, Michasia? Jesteś tam? Gdzie jesteś? Dobra, czekaj. Nie idź, bo jeszcze na coś wpadniemy. Idę po latarkę. Okej, mam. O, dobra. O, nareszcie. Okej. O, tutaj jesteś. O, dzięki. Mamo, co się stało? Dlaczego światła nie ma? Nie mam pojęcia, muszę sprawdzić korki. Daj tę latarkę, idę sprawdzić. Dobra, jestem na tu. Tutaj są, gdzieś przed pokoju. O, ale chwila, wszystko widzę, że jest dobrze. Nic nie wybiło, jest dobrze, Michasia. Dlaczego nie ma
światła, co? A płaciłaś rachunek za prąd? No weź nawet tak nie mów, przecież ja na bieżąco płacę. Wszystko w swoim czasie. No to skoro tutaj są korki, no to może na korytarzu to się stało? Dobra. Idę. No nie mam innego wyjścia, Michasia. Tylko pilnuj, żeby króliki nie wyleciały. No to ja tu będę w środku. A tam też ciemno. Ale ta skrzynka jest zamknięta, wszystko w porządku. Tam chyba nikt nie grzebał, Michasia. Mamo, właśnie zaświeciłam króliczka i kaktusa, więc będzie trochę jaśniej. Bardzo dobry pomysł, ale na korytarzu jest wszystko w porządku. Ej, co to ma być? Światło. Ktoś włączył światło. Mama, ale może to przecież elektrownia była. My takie gapy. Żadna elektrownia, bo oni zawsze informują wcześniej o tym, że będą wyłączać prąd. Dobra. Idziemy do kuchni. Działa? George. W kuchni wszystko działa? Czegoś tu nie rozumiem. Michasia, schowaj latarkę, a ja wyniosę jedzenie króliczków. Ja tego też nie rozumiem. Wszystko dziwne. Mama, dzwoni do taty. Okej. O nie, George. Muszę posprzątać. Okej, to dzwonię. Dobra, dzwoń już koniecznie. Wszystko mu opowiemy. Co tutaj się działo? Dziwne rzeczy. No znowu nie odbiera. Nie, zaraz musi odebrać. Zobacz, która już jest godzina. Która jest? Co to znowu było? To w pokoju coś piszczy. Nie no, co tu się dzieje? Tu piszczy, tam świszczy, tu dzwoni, tu puka. I jeszcze to światło. Już kiedyś tak było, pamiętasz? Działy się jakieś dziwne, bezsensowne rzeczy. I nie wiadomo dlaczego. No ale wiesz, już wtedy się wyjaśniło, kto to był. No nie do końca się wyjaśniło. Dobra, mamo, idę robić to zadanie, bo ileż można czekać? Dobra, idź, a ja zrobię kolację. Okej, zadanie. Gdzie jest zeszyt do matematyki? Ej, no co się dzieje? Tylko słuchaj, George'a, chłopanie. No znowu to samo, co jest? Nie no, muszę telefonem sobie teraz pomóc. Nie wiem, gdzie jest latarka, nic tu nie widzę. Gdzie to jest? O, jest. Michasia, już idę do ciebie. Dobra. Czy ktoś mi wyjaśni, co tu się właściwie dzieje? Znowu światło zgasło. Kręciłaś coś przy tych korkach? I no co ty, mam? Przecież ja robię zadanie domowe. A czy ty w ogóle coś widzisz przy tym kaktusie? Przecież teraz to nie robię, to jest logiczne. Ale co tam, mamo, jest? Gdzie? No tu. Tutaj. Co to jest? Myśla! Ale od czego? Przecież od przycisku. Mam już tego wszystkiego dosyć. Niech to się wszystko skończy i wróci do normy. Już ta godzina, taty nie ma. Gdzie on chodzi? Ciekawe. No też mnie to zastanawia, gdzie on chodzi. Jakby wrócił, to przynajmniej by się wszystko wyjaśniło. Opowiedziałybyśmy mu o tym, co tu się działo. Nie no. Michasia, widzisz to, co ja? Ja już nigdy nie chcę, żebyśmy zostały same w domu. Słyszysz? Ktoś otwiera drzwi. Tata pewnie idzie. Jesteś pewna? Tak, chodź, idziemy. O, jesteś! No i co jestem, a co? Gdzie ty tak długo byłeś? A wiesz, co tutaj się działo? W sklepie byłem, no to jak długo? Przecież dopiero jest która? 20:30 chyba dopiero jest. To o tej porze idzie do sklepu. Wtedy jest najmniej ludzi w sklepach, Michaśka. Ale jest ciemno. I co z tego, że jest ciemno? Ale jeszcze wcale późno nie ma, no, a 8:30 to nie jest jakaś późna godzina. No późno nie, ale wiesz, co się działo, to ci opowiem mama. Co się tu działo, Marzeno? Daj spokój, rozbieraj się i ci wszystko opowiemy, chodź. To moment, tylko się rozbieram. Co tam macie ciekawego do powiedzenia? A chodźmy się do mojego pokoju. Tam ci opowiemy wszystko. Jak ty poszedłeś, to tutaj się działy strasznie dziwne rzeczy. Po pierwsze, dzwonił domofon. Dzwonił domofon? A to dziwne, bo jak ja teraz wracałem, chciałem zadzwonić na domofon, to on nie działa. Jak nie działa? Przecież chyba z 2-3 razy dzwonił. No nie działa. Naciskałem numer mieszkania i co? I nie dzwoniło. Musiałem kluczem otworzyć. A nam to domofon dzwonił kilka razy. Ale to jeszcze nie wszystko. Wyobraź sobie, że 2 razy nie było światła. No ale światło miało, nie wiem, już miało być ten przerwy w dostawie dzisiaj. Ale jak to? Pierwsze słyszę. Przecież na drzwiach przyklejona jest kartka, że dzisiaj będą przerwy w dostawie prądu. A? No to wyście tej kartki nie widziały. No ja nie widziałam. No ja też nie widziałam, ponieważ dzisiaj w ogóle nie wychodziłam z domu. No ale no i co z tego? No to co, nie było prądu, no i domofon, no i co jeszcze? A jak nam wytłumaczysz pukanie do drzwi? O, było pukanie i to dosyć mocne.
Nie wiem, może sąsiad pukał. No i co, na korytarzu było ciemno? No skoro nie było prądu, to było ciemno. Jasne, nieźle nas skręcasz. Jak zwykle. Ja was w ogóle nie wkręcam, co wyście oszalały? Ja byłem w sklepie, także nie wiem, to już wasza jakaś wyobraźnia chyba działa. Wyobraźnia. Na pewno za tym ktoś stoi. Ciekawe, kto? No jak to kto? No tata. To jest niemożliwe, żeby to był ktoś inny. Ja tam już nie wiem, może on ma rację. A jak wy myślicie, kto to mógł być, to napiszcie w społeczności. My stawiamy, że to był Marek, no ale do końca nie jesteśmy przekonani. No. A może to brat bliźniak? To na dzisiaj to już tyle. Dajcie łapki w górę. No i co? Do następnego odcinka. To na razie, pa! Oby światło nie zgasło.